Przewielebny księży, prałacie, proboszcz parafii konkatedralnej, czcigodni członkowie kapituły konkatedralnej, utrudzeni ojcowie franciszkanie, drodzy bracia i siostry, jest to ważny moment w historii każdej parafii, mianowicie misje parafialne, które można porównać do głębokiej orki naszego sumienia. Misje uświadamiają nam, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, do czego jesteśmy przeznaczeni i dokąd jesteśmy posłani. To są dojrzałe owoce misji. I kontekst dzisiejszej niedzieli, niedzieli Adwentes, niedzieli misyjnej właśnie bardzo odpowiada temu historycznemu momentowi w życiu parafii. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odbiciem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Tak brzmi prolog listu do Hebrajczyków, który mówi, że w ciągu całej historii zbawienia, więc od grzechu pierworodnego po dzisiejsze czasy, Bóg nigdy człowieka nie opuścił. W każdej epoce, w każdej fazie ludzkiego życia do ludzi przemawiał w różny sposób, ale coraz bardziej wyraźny. Przemawiał do Noego i zawarł z nim przymierze. Przemawiał do Abrahama, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Przemawiał do Mojżesza. Przemawiał do wielkich proroków Izraela. I wreszcie przemówił przez Syna. I dzisiaj my jesteśmy tego świadkami. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Pan Bóg rzekł do Abrahama, wówczas jest Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. To jest polecenie, które dotyczy wszystkich. Dotyczy również nas i dzisiaj, że mamy wychodzić poza siebie, że mamy umieć zostawić coś, co nie jest konieczne, by spełnić wolę Bożą, by dostrzec, czego Bóg od nas oczekuje, ten kraj, który nam ukazuje. I każdy w swoim sumieniu musi zrobić taki bilans, w jakiej mierze ja żyję tylko dla siebie, w jakiej mierze żyję dla innych. Również jako chrześcijanin, czyli jako ten, który jest świadkiem Jezusa Chrystusa, którego spotkałem, z którym mam życiowy kontakt, z którym rozmawiam, do którego się modlę i w którego się wsłuchuję. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. My też módlmy się o taką dyspozycyjność nie tylko naszej duszy, naszego serca, ale również naszego ciała, bo często duch jest ochoczy, ale ciało mdłe, jak Pan Jezus powiedział. Z kolei święty Paweł, już będąc w więzieniu, pisze do swojego ucznia, wówczas biskupa Efezu: najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. My sami własnymi siłami zamiarów Bożych nie zrealizujemy. Jeżeli zrealizujemy, to mocą Bożą.
I o tę moc Bożą musimy się znowu modlić, jej oczekiwać. Mamy prawo oczekiwać tej mocy Bożej i Pan Bóg nam jej nigdy nie odmówi. Ale to wcale nie znaczy, że jak mówi Ojciec Święty, że powinniśmy wstać z kanapy, buty założyć i pójść. Dla osób, którzy są w wieku zaawansowanym, jak ja zresztą, mówi się o tak zwanym trójkącie bermudzkim. To jest życie już po zakończeniu działalności zawodowej, które się dokonuje między kanapą, telewizorem i kuchnią. To nie jest program chrześcijański. My, ludzie starsi, doświadczeni, mamy obowiązek przekazywać wiarę innym, tłumaczyć wiarę również od jej strony i treści, w co wierzymy, ale również uczyć wiary, uczyć modlitwy. I tutaj jest bardzo ważna rola dziadków, o której też Ojciec Święty ciągle mówi. Ja swoją babcię wspominam, która mnie uczyła, gdybym jeszcze w wieku przedszkolnym, później w pierwszych klasach szkoły podstawowej, uczyła mnie pieśni wielkopostnych, które do dzisiaj pamiętam. I to jest właśnie coś takiego, co nam potrzeba, by wiara była z pokolenia na pokolenie przekazywana, żeby doświadczenie życiowe, które mają starsi ludzie, było przekazane młodym, którzy wyobrażają sobie, że wszystko potrafią i wszystko zdobędą, a tak wcale nie jest. A więc bez względu na to, co robisz, gdzie jesteś, ile masz lat, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. I wreszcie, dzisiaj jeszcze raz stajemy na wysokiej górze, górze przemienienia Pańskiego. Mamy przecież święto przemienienia 6 sierpnia, ale ten motyw powraca. Mamy tu całą teologię góry. Przecież wspominamy górę Synaj, gdzie Bóg się objawił i dał nam 10 słów życia, czyli dekalog. Pamiętamy góry Sion, na której stoi Wieczernik Pański, gdzie dokonała się pierwsza msza święta, Wielki Czwartek. Mamy górę Oliwną, z której Pan Jezus wstąpił do nieba i tam często przechodził, idąc do Betanii z powrotem. I tę wysoką górę, czy to będzie góra Tabor, czy góra Hermon, bibliści dyskutują, ale wysoka góra, bo góra przypomina nam, że nad nami jest niebo. A niebo to jest stan, w którym żyjemy wraz z Bogiem. I proszę zauważyć, kto jest tam obecny. Jest Mojżesz i Eliasz, którzy reprezentują Stare Przymierze, Stary Testament. Mojżesz prawodawca, Eliasz prorok. Z drugiej strony jest Piotr, Jakub i Jan, ci uprzywilejowani apostołowie, których święty Paweł, apostoł narodów, nazwie w liście do Galatów, że są filarami Kościoła, bo oni byli kwalifikowanymi świadkami pewnych cudów, które Jezus dokonywał tylko w ich obecności. Inni apostołowie tego nie widzieli. I w środku jest Jezus, który jest łącznikiem między starym i nowym, który jest zawsze obecny, od początku świata do końca świata. I co się dzieje? Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. I ci trzej apostołowie poczuli, że ich szczęście jest pełne. Już nie myśleli o tej ziemi, która tam była gdzieś niżej. Mówili: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. I oni chcieli zostać tam. Takim było dobrze.
My się nieba boimy, bo myślimy, że tam będzie źle. Tam będzie dobrze. Tam będzie pełne szczęście człowieka. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ale jest jeszcze najważniejszy moment. A mianowicie z obłoku odezwał się głos Ojca, Boga Ojca. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. I jakże nie wspomnieć pierwszą teofanię nad Jezusem Chrystusem. Teofania to znaczy objawienie się, ukazanie się, zamanifestowanie obecności Bożej w momencie chrztu Jezusa w Jordanie. Tam Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ta teofania się powtórzyła, ale dochodzi jeden element, dla nas tak ważny. Jego słuchajcie. I pytanie, kogo my się słuchamy? Skąd bierzemy orientację w życiu? Skąd czerpiemy naszą mądrość życiową? Czy od Niego, czy od Jego przeciwników? Czy od prawdziwych proroków, czy od fałszywych proroków, którzy nas zwodzą, którzy nas prowadzą na manowce, którzy mówią głosem syreni, które wprowadzają nas w bagno. A więc Jego słuchajcie. Cała filozofia życia chrześcijanina na tym polega, żeby słuchać Jezusa Chrystusa. A On nam posyła swojego Ducha, żebyśmy zrozumieli to, co powiedział i żeby nam wszystko wyjaśnić. To się dokonuje w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, który jest naszym domem, bo tu jest nasza Matka, bo tu my tworzymy ten Kościół, my do Chrystusa należymy. I to jest również dla nas niezwykle ważne wiedzieć, że nigdy nie będziemy sierotami, że mamy Boga i mamy Matkę. A więc chrześcijanin nigdy nie czuje się samotny, opuszczony, bo zawsze ta relacja go trzyma w pionie. I ta relacja powoduje, że wychodzi do innych, nie zamyka się w sobie, nie zatrzaskuje drzwi, nie izoluje się. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jego słuchajcie. I teraz w tę niedzielę Adwentes, kiedy modlimy się za przeszło 2000 polskich misjonarzy, nasza diecezja ma ich 14 i są wśród nich kapłani naszej diecezji, którzy pracują w różnych miejscach, ale są również osoby świeckie. 4 misjonarki, które pracują w Afryce i w Ameryce Południowej. Za nich się modlimy. Oni potrzebują naszej modlitwy. Tak jak Izraelici walczyli z Amalekitami, to Aaron walczył, a Mojżesz się modlił. I gdy mdlały jego ręce, podłożyli mu kamienie pod ramiona, żeby wznosił ciągle ręce do góry. I jak długo trzymał ręce, Izraelici zwyciężali, jak mu opadały, przegrywali. To jest obrazowe pokazanie siły modlitwy. Musimy wierzyć, że modlitwa wielu znaczy więcej niż modlitwa jednego. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem. A co to jest, gdy jest ich 30, 40, kilkuset, kilka tysięcy, czy jak my to przeżywamy na stadionie 50 tysięcy. To jest modlitwa jak wybuch wulkanu, która przebija niebo. Chciałbym serdecznie podziękować ojcom Franciszkanom za ich trud, za to, że nie tylko nauczali, ale byli świadkami tego, co nauczają, bo żyją tym, co nauczają. Tak jak święty Franciszek. Jest to taka ofiara całopalna, która jest wymagana od każdego misjonarza.
Dzisiaj w telewizji w południe spotkałem bratanka jednego z księży franciszkanów, którzy zostali zamordowani w Peru. On żyje wizją i posłaniem tego swojego wujka. A przecież wszyscy misjonarze są naszymi braćmi i siostrami. Mamy nową męczennicę, Helenę Kmieć, zabitą 14 uderzeniami noża. 2 tygodnie po przyjeździe do Boliwii. Ona już też jest na tej górze przemienienia, gdzie jest jej dobrze, ale wstawia się za nami, modli się za nami, tak jak to robiła w sposób nieprawdopodobny na ziemi. Osoba niesłychanie utalentowana, niezwykle zdolna. Inżynier chemii politechnicznej, stewardesa, ale przede wszystkim świadek Jezusa Chrystusa. Uczmy się od misjonarzy, byśmy usłyszeli głos Syna umiłowanego i byśmy mogli ciągle zanosić do Boga choćby tę modlitwę: okaż swą łaskę ufającym Tobie. Amen.